Witam szanownych zebranych w kolejnym odcinku z Gwinta. Słuchajcie, gramy sobie dalej naszymi ogroidami. Ostatnio poszło całkiem nieźle, także tym razem może też się uda. No i co, wywalamy płotkę. Mulligan jest dość prosty. Właściwie wszystko możemy sobie zostawić poza płotką i mrozem, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Właściwie chyba lepiej zostawić jest rekonesans niż go wymieniać, tak jak teraz zrobiłem. Tak mi się wydaje, ale to kwestia gustu. Otwieramy grotę, żeby od razu dostać punkty, dostać płotkę 16. Być może uda nam się od razu odwrócić Mulligan. Udało się, bardzo fajnie. Spasujemy, to nie jest żaden problem dla nas. W następnej możemy sobie zagrać uzdrowienie. I jeszcze raz tego grota wyciągnąć. On tutaj się zbufował o 15. O 15. Co on ma za kartę z 15 siły? Aha, Geralta. Czyli on gra Geralta, tego zwykłego. Z 15, no to się wyjaśniło. Może być i może być. No to chyba zostawimy. Przeraza mamy, Gelsa mamy. Znaczy Gelsa nie mamy, ale Gels nie jest potrzebny, bo dobraliśmy wszystkie goldy. A te srebra nie są jakieś wybitnie potrzebne. Wiadomo, jakby był, to by był. Bym się nie obraził, ale jak nie ma, to nie ma. No i co, zagramy chyba siódemkę, chociaż z drugiej strony... Nie, wskrzesimy sobie tamtego. Tak, wskrzesimy sobie. To jest 12 punktów, tu jest 14. Także wolę 14 niż 12. Byłoby dziwne, jakbym wolał inaczej. Dobra, i co dobierzemy? Mróz. No to mróz trzeba wywalić. Goliat. No i pytanie, co dobierze nam przeraza. Zaczynamy. Warto byłoby zacząć od tej przerazy, ale z drugiej strony, jak zacznę od przerazy i dobiorę mróz, to będzie lipa. No i jest lipa. Co z drugiej strony, nie mając ogarów, to ten mróz wcale nie jest taki zły, ale ogary do... toż to okazja, król złoty. Ogary to sobie dobierzemy tym. Gramy ogara. Oczywiście w ten rząd. Dobra, jak ten się trochę podbufuje, to go trzaśniemy najwyżej lodowym trolem. Zobaczymy, czy w ogóle on będzie w to szedł. Widzę twoje zwycięstwo. Okej, to jeszcze jeden taki. Tym razem tu. Ciekawe, czy będzie zdejmował pogodę. Mam nadzieję, że nie. Szkoda języka strzepić. No okej, to mi nie przeszkadza. Sobie zagram Jotuna w ten rząd. To wszystko przestawię do góry. A nawet gdybym miał Jarpena i go tutaj wrzucił, to nie robi mi większego problemu. Wtedy Jarpen zostanie, ja tu dorzucę jeszcze jeden mróz. Ile mam mrozów? Dwa. No to jest problem. Taki dość sporawy. Mógłbym zagrać trolla i mu to zniszczyć. Ciężka sprawa. Chyba zagram sobie takiego. Plus takiego? Chyba tak. I to rzucę w ten rząd. Ten powinien zginąć, tak jest. Dwa punkty przewagi. No, wam powiem, że ta susza trochę mi tutaj naprzeszkadza. A ja nie mam czym zdejmować pogody. I to może być spory problem. Dobrze, że mam atrapę, to sobie na YouTube'a będę mógł rzucić. Musimy się trzymać razem. No i teraz co? Myślicie, że ten Goliat będzie dobry? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Udałoby coś stąd przestawić. Atrapa na Jotuna, ale bym go musiał zagrać w ten rząd. Też nie jest jakieś wybitne. Ewentualnie mogę mu wrzucić tutaj mróz.
zobaczymy, co się stanie. Ten mróz i tak muszę wrzucić, a chyba najlepszy moment jest do tego teraz. On teraz dobierze kartę, prawdopodobnie Geralta, a później go wymieni, żeby mieć 20 punktów. Co już nam wcześniej pokazał. W ogóle 24 karty ma w deku. Nie wiem, co to jest za dek, ale jest na pewno dziwny. No nie chciałbym z takim dekiem przegrać, no. No nie wykorzystuję w 100% siły tego mrozu i to jest słabe. Ale za bardzo nie mam jak tego zrobić. Jakby zagrał Avalacha, byłoby fajnie, bo dobralibyśmy może jednego trolla. Byśmy mogli strzelać, a tak trolem możemy strzelić dwa razy z atrapą. Ojej! To jest złe. To jest bardzo złe. Najgorsze jest to, że ten rząd... Tylko... Nie no, przerzucę ją. Dobra, mróz jakiś tam mamy. No trzeba z tego trolla powoli schodzić. Bo jeżeli się okaże, że on ma jeszcze jedno czyste niebo, to tego na pewno nie wygramy. Tu niby jest 19 punktów. Ale to wiecie, jakie to są te punkty. Są i za chwilę ich nie ma. Ten troll jedynie taki. Tą dwunastkę sprzątnąłby od razu. Zagramy. Tutaj trójka, teraz dostanie obrażenia wyrocznia i trollem możemy sprzątnąć tego przemytnika całego. A jakbym zagrał atrapę na Iris? Z drugiej strony nie mam czym zabić wtedy. Ciężka sprawa. A jak ją zagram, to ją zbufuję o 3, tak? Tak, ona będzie miała wtedy 6, czyli dostanie raz obrażenia, a później drugi raz obrażenia. I zbufuje mnie ogólnie o 25. O ile zginie. Troll. No to będzie mniej punktów. No nie wiem w sumie. 15 dostanie, jak trolla... Spróbujemy z tą Iris. Bo on dostanie 3, dzięki temu, że jest jeździec. I w następnej turze powinna zginąć. O ile on czegoś nie wymyśli, ja nie mam czym strzelać. I to jest moja jedyna szansa, a będę miał 5 jednostek, tak, dobrze liczę. Więc akurat pełny buł by wszedł z niej. Mandragora? Nie. To akurat jest dobre dla nas. Tylko pytanie, czy dogramy tego, czy tego? Chyba tego, dopóki jest mróz. No dobra, i teraz bufik. Piękny. 20 punktów przewagi i mamy bardzo dobre karty do dorzucenia. A bufik nam jeszcze pomógł w tym, że ten nie ginie. Niech rozbrzmi. Albo i zginie, ale wygraliśmy. Czyli z tą Iris. Iris. Był bardzo dobry ruch. No to mamy pierwszą giereczkę wygraną. A trzeba było trochę pomyśleć, to trzeba przyznać. Ale się udało. Wygrana. Ranga chyba do przodu pójdzie. Tak. 11, dwie beczki. Fajnie. I lecimy do kolejnej gierki. O, trafiliśmy na królową krabopająków. Dość ciekawo, co tam pożerka będzie. Tak to wychodziło. Że jakaś tam forma pożerki. Pożerka w obecnej mecie jakaś mocna nie jest. Stawimy.
Może to pójdzie w miarę prosto, tym bardziej, że ona raczej nie powinna mieć kontry na pogody. A my tą pogodę jednak mamy dość solidną w naszej talii. Dobra. Moja tura. No chętnie bym zaczął to od przerazy. Szczerze mówiąc, ale zacznę sobie od mrozu, żeby teraz sobie zagrać przerazy i od razu wciągnąć dwie jednostki w mróz. A-o. A zrobimy tak. No i teraz kwestia tego, czy lodowym trollem grać w to, czy w to. Jeżeli zagram w to, to będzie mało. Chyba, żebym zagrał Gelsa. Mam szansę na atrapę, czyli Lipa. Guaranteed Lipa. Guaranteed mi od tego zginie, ale Grot by sobie poradził z tym. Nie, zagram standardzik, czyli trolla, zabiję tego. I za chwilę zobaczymy, bo być może po Gelsie dobiorę atrapę, która pozwoli mi cofnąć trolla. Wtedy troll strzeli za 14 punktów i się pozbędziemy ładnego gościa. Gorzej jak będę miał do wyboru atrapę i Grota. To może być wtedy problem. Jest Grot i płotka, może być. Grot zawsze spoko. Wolałbym jednak tą atrapę. No nic, możemy spróbować trolla wyciągnąć rekonesansem. No, 15 punktów straty. Trochę dużo. No nie ma Grota. No, za to taki ziutek, to sobie go weźmiemy. Aha, bo to przeskakuje, zapomniałem. A to się już nie resetuje. Czyli nie będzie kontrowało pogody. No, dwa takie. Jeszcze raz? Jeszcze raz możemy. O, są dwa trolle. Czyli tak, rzucamy sobie trolla. I on strzela za 10. 8 mi odbije. Jak mi 8 odbije, to zginie. Chyba lepiej tego pozbyć się. No ten się zrobił strasznie mocny. Ale przynajmniej dostaje obrażenia od mrozu. No, Gels nie żyje. Można by Gelsa wskrzesić, wyciągnąć. No to nie jest głupie. Z drugiej strony teraz tego by się przydało pozbyć. No, jeszcze strzelał. Gels z karantynem by nie był zły. Gels z atrapą, no by byłby gorszy. Zrobię tak. I wyciągnę sobie Ogara. Potrzebuję mróz. I teraz można sobie grać Gelsa z atrapą na któregoś z troli, żeby one miały po prostu 16 punktów ataku. O, tragedia. Czyste niebo. Nie! Czemu czyste niebo? To byłby problem. Gelsik. Naiwność jest błogosławieństwem. Atrapa i Karantir. Oczywiście atrapa. Na takiego. I on ma teraz 8. Sprawda zginie, wiadomo. A nie mogę w to strzelić. O, to misplay. To taki dość mocny. Szczęście, jeden punkt przewagi. Stoż pojedynek z wybranym wrogiem. Co to, odporność? A, bo to odporność ma, no tak. Jak się zastanawiałem właśnie, o co chodzi. 18 punktów. No to jak ty 18. Ty też 18. A ja też 18.
on 12. A my 13. I rzuci tu jeszcze coś. Nie do końca mi o to chodziło. Ale niech będzie. Zawsze to jest jeden punkt przewagi. I pozbyta się od niego win condition. Pięknie. No i teraz możemy sobie kartę ugrać. No, czyli nie jest tak źle. O, garantirek. I mrozik. Mrozik wywalamy. Czyli mamy dwa mrozy i Goliata. Całkiem spoko. Jeszcze żeby dobrać trolla. I będzie bardzo spoko. Oczywiście pasujemy. Dajemy mu się wystrzelać z kart. No to nie jest jakieś mocno potrzebne. Bo sobie i tak na to mróz wrzucimy. Zostawimy jak jest. Możemy z tego wyciągnąć trolla. Albo ogara, który też się może przydać. Także może tak zostać. Czy jak to... Nie, to będzie jakaś lipna harpia. Zrobimy tak. Przerzucimy to jajko, żeby ono sobie zginęło. Żeby pożerki jakoś mocno nie odpalał. A tymczasem sobie wrzucimy za chwilę Vadermekara. Jak się czymś naje, to wrzucimy Vadermekara z mrozem i dociągniemy trolla. A luz. Myślałem, że będzie gorzej. Szło to zaklęcie. No chyba zrobiłem błąd w tym momencie. Z drugiej strony tak. Nawet jakbym nie dobrał teraz trolla, to i tak bym to wygrał. To jak strzelę, to mi to nic nie da. Bo go rozwalę i wyciągnie się drugi. Lepiej zrobić tak. Chyba mu też ręka nie podeszła, że Neckerów nie grał na początku. No nic, udało się wygrać. Także deck dość mocny jest, to trzeba przyznać. No i słuchajcie, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeszcze trochę będzie weekend beczek premium. Ciekawe, czy to będzie po tym, jak wrzucę odcinek, czy przed tym. Nie wiem, ale na pewno sobie na ten weekend beczek premium sobie otworzymy te beczki. Golda nie będę wydawał z oczywistych względów, że niedługo wchodzą najprawdopodobniej nowe rodzaje beczek. Więc tego golda sobie zostawimy na nowe beczki. A tymczasem myślę, że na tym byśmy skończyli. Także ja się z wami żegnam. Bywajcie. Cześć.